Dobrze jest sobie pyknąć w coś innego, ale ładnie wyglądającego. Coś innego miałem na myśli RPGa z kamerą w widoku izometrycznym. Fajnie, jakby tematyka gry była zbliżona do czegoś, co dobrze już znamy. Małe, niezależne studio Neon Giant wypuszcza sobie gierkę w klimacie cyberpunkowym. I w sumie to tyle, bo po moim małym researchu nie znalazłem, by wyprodukowali coś więcej. Także wszystko postawili na jedną kartę. Nie wiem, czy to podjęcie rękawic z CD Projektem, ale muszę sobie zdawać sprawę, że branża growa będzie ich produkt porównywać z Cyberpunkiem 2077, czy tego chcą, czy nie. Od razu widzi mi się obraz, jakby wyżej wspomniane studia były na jakichś targach, gdzie to Cyberpunk 2077 ma największe stoisko i oczy wszystkich graczy były w nich zwrócone, a gdzieś tam przy wyjściu stoi sobie malutkie stanowisko Neon Giant i zachęca nielicznych: hej, zobaczcie, może nie mamy Keanu Reevesa, ale jest taniej. Prawda jednak wygląda całkowicie inaczej. CD Projekt potknął się o krawężnik, rozbił sobie nos, cały świat się z nich śmieje, ale tak naprawdę deweloper ma to gdzieś, bo swoje zarobił. Nie wiadomo, czy faktycznie próbują naprawić sytuację. Szczerze, to nieistotne, ponieważ w momencie, kiedy oni siedzą cicho, Neon Giant w okresie ogórkowym skorzystał z okazji, by wstać i powiedzieć: spróbujcie, zagrajcie, ocencie, do sezonu growego jeszcze czas. W takim razie ja do prośby się ustosunkowałem i zabieram się do oceniania The Ascent, gry produkcji Neon Giant. Miejsce akcji odbywa się w niedalekiej przyszłości na planecie Vel. Miasto, po którym się poruszamy, jest podzielone na dystrykty, od góry do dołu, gdzie na samej górze mieszka tak zwana śmietanka, a na dole, gdzie znajdują się slumsy, mieszka biedota. Oczywiście, jakby mogło być inaczej, należymy do biedoty. Jesteśmy w sumie zadłużonym niewolnikiem, który marnym żywotem rządzi korporacja o nazwie The Ascent Group. W dziwnych okolicznościach korporacja wpada w problemy i bankrutuje, gdzie w tym samym czasie reszta gangów będzie chciała przejąć miasto, co spowoduje niezłą jatkę na ulicach. Nasza historia zaczyna się od zlecenia, które otrzymujemy od niejakiego Puna, lokalnego gangstera, który chce ujeść trochę tortu z tego pierdolnika. Każda kolejna misja kieruje nas na kolejnego zleceniodawcę, który jak się okazuje ma swoje plany dotyczące The Ascent Group. Na końcu jak zawsze wychodzi z tego intryga, która ma swoje drugie dno. Czy to gra, w którą warto zagrać dla fabuły? Raczej nie, bo jest ona po prostu taka jak w większości RPGach. Na plus to postacie, które dają się zapamiętać, ale to być może dlatego, że jest ich tylko kilka, jeśli mówimy o głównym wątku fabularnym. Także w tym aspekcie gra nie ma podjazdu do Cyberpunka, który moim zdaniem miał fabułę na 4 z plusem i nic więcej. Także jeśli mamy zastosować jakąś ocenę metryczną w tym przypadku, to truja na szynach. Fabuła tu po prostu jest i tyle. Walka w grze, mimo widoku w rzucie izometrycznym, jest całkiem przyjemna. Oczywiście gracz zawsze będzie miał większe do zdania przy kamerze z pierwszej lub trzeciej osoby, ale strzelanie do przeciwników, jak się okazuje, jest naprawdę przyjemne. Wszystkie nasze starcia to w większości walki wyjęte z hack and slashowej rzezi. Praktycznie każde nasze starcie rozpoczyna się od bitki w stylu 10 na 1. Nie wybijamy tutaj po cichaczu przeciwników pojedynczo, tylko tonami kilogramów mięsa. Pomaga nam w tym oczywiście średnio unikatowy arsenał, podzielony na pistolety, karabiny i strzelby, kończąc na granatnikach. W dalszym etapie gry możemy korzystać z dodatkowej umiejętności, która musi się sama naładować po określonym czasie. Dodatkowa umiejętność to na przykład wezwanie bota, który będzie nam odbierał uwagę przeciwników, a my w tym czasie możemy miło postrzelać przeciwnikom w plecy. W dodatkowych umiejętnościach znajduje się również wyrzutnia rakiet, która idealnie nadaje się na potworki, które lecą na ciebie w ogromnych ilościach, by zadać tobie cios ręcznie. No jest czym strzelać i oczywiście, co jest dużym plusem, to amunicja, która jest nieskończona. Także ogranicza nas tylko ładowanie broni i mamy do wyboru: albo odskakujemy i ładujemy, albo korzystamy z wyrzutni rakiet i w tym czasie ładujemy. Jedno jest pewne, nie możemy stać w jednym miejscu, bo szybko zginiemy. Co do broni, to najlepiej strzelało mi się karabinem. Granatnik, mimo teoretycznego większego odrzutu, długo się ładował i tak naprawdę mało zadawał obrażeń. Może z tego powodu, że nie upgrade'owałem tak dobrze tej broni jak karabinu, ale z kolei z shotgunem przyjemnie miażdżyło się przeciwników na krótki dystans.
Bo właśnie rozwałkowywanie przeciwników jest tutaj miodne. Ciała praktycznie się rozczłonkowują, przy czym animacja rozwalania ciała jest bardzo płynna, jakby była stricte dopasowana do ilości klatek wyświetlanych na komputerze. W sumie sam feeling rozwalania przeciwników porównałbym do tego z Gears of War. Prawdopodobnie jest ten sam, ponieważ gra działa również na Unreal Engine. Jeszcze wracając do samej walki. Ciekawym rozwiązaniem jest tutaj strzelanie za zasłony. W momencie, kiedy przeciwnicy strzelają do ciebie w horyzontalnych 90 stopniach, najlepszym sposobem to kucnąć za murkiem lub inną przeszkodą i prawym przyciskiem myszy wystawić broń do góry, by móc naparzać swobodnie przeciwników. Uważam to, że w połączeniu z używaniem dodatkowych umiejętności oraz wykonywaniem uników sprawia, że sama walka nie jest nudna. The Ascent to gra z gatunku RPG. Gry z tego gatunku słyną z wyboru zakończeń lub podejmowania decyzji. Jak się okazuje, w The Ascent tego nie ma, albo przynajmniej ja tego nie odkryłem. Rozmowa z postaciami to przeklikiwanie się dalej, dalej, dalej. I ewentualnie masz pulę pytań, by zrozumieć szersze aspekty danej historii. Ale tak naprawdę do wykonania misji te pytania są zbędne, więc nie rozumiem na cholerę je dodawać. Kolejny RPG-owy schemat to rozwój postaci oraz jej charakteryzacja. Rozwijać postać możemy za wcześniej zdobyte punkty doświadczenia. Rozwijamy głównie nasze podstawowe atrybuty, jak większa odporność, lepsza celność, szybsze uniki itd. Są również dodatkowe umiejętności lub precyzyjnie mówiąc ulepszenia. To ten moment, w którym opowiadałem o wyrzutni rakiet. Także ulepszenia możemy sobie dobrać pod naszą taktykę walki. Ja lubiłem robić rozpierduchę, więc wyrzutnia rakiet w połączeniu z hydraulicznym ciosem spełniała moje potrzeby. Jeszcze a propos charakteryzacji, to w trakcie gry możemy również zmienić nasz wygląd, nie tylko jeśli chodzi o budowę ciała oraz wygląd twarzy, ale również możemy zmienić płeć. Co do wyboru naszej postaci, to na początku możemy wyglądać jak typowy dres, który biega po mieście z goglami VR na głowie. Wraz z postępem gry zmieniamy wszczepy na twarzy, a nasza postać z czasem przypomina Master Chiefa z serii Halo, co wygląda niezwykle klimatycznie. No więc tak, fabularnie słaby RPG, ale jeśli chodzi o kustomizację oraz rozwój postaci, to daje w miarę radę. Takie 6 na 10. To zmierzając do brzegu, trzeba opowiedzieć o jednej z największych zalet gry, czyli grafice. Oprawa graficzna jest tu naprawdę top. Wybuchy oraz zniszczenia ziemi od razu rzucają się w oczy. Nie wiem, czy to jakiś nowy asset silnika Unreal, czy własne zaprojektowane dzieło, ale wygląda to wpyte. Cały świat gry również wygląda niesamowicie i jest naprawdę szczegółowy. Każda lokalizacja różni się od siebie, czy to jesteśmy w klastrze 13, czyli tam, gdzie biegamy głównie po zadania z głównego wątku fabularnego oraz tam, gdzie kupujemy giwery, ulepszenia itd. Czy jest to najwyższe piętro Arki, obrzeża metropolii? No kurde, wygląda to naprawdę dobrze. Dodatkowo to miasto żyje w przeciwieństwie do... NPC stoi przy NPC-u. Przechodniów oraz mieszkańców świata czasami nawet jest aż za dużo, ponieważ podczas ataków jesteśmy czasami zmuszeni do otwierania ognia w bogu ducha winnych przechodniów. Już nie chodzi o to, że twórcy mogli wykorzystać jakieś gotowe asety. Ten świat na serio został zaprojektowany z głową. Każdy szczegół tworzy pozytywny odbiór gry pod względem grafiki. Gdyby to były czasy kafejek internetowych i zobaczyłbym u kogoś przez ramię, że gra w The Ascent, to po pierwsze zapytałbym, co to za gra, a po drugie, kiedy kończy mu się czas. Serio, wizualnie jeszcze raz, jest wpyte. Nie jestem specjalistą od dźwięku, nie jestem melomanem, słuch jakiś mam, ale raczej po prostu lubię rytmiczną muzykę wpadającą w ucho. Jednak ścieżka dźwiękowa w The Ascent to druga największa zaleta gry. Czuć mocno klimat cyberpunkowy, jeśli chodzi o samą oprawę dźwiękową bez muzyki. A taki aspekt już robi świetną robotę, ponieważ nawet jeśli grafika byłaby tragiczna, to aspekt dźwięku mocno wsparłby klimat gry. Ale nie, grafika daje radę, oprawa dźwiękowa daje radę, a dodatkowo jeszcze muzyka, która pomaga nam miło szatkować przeciwników oraz przemierzać miasto. Daje naprawdę pozytywne wrażenia. Oprawa audiowizualna? Top! Hoho, w momencie zapowiedzi CD Projekt Red musiał trochę zapocić czółko. Czy aby ich produkcja nie zostanie przyćmiona przez nowego gracza na rynku? Od razu odpowiadam, drodzy deweloperzy CD Projekt Red. Możecie w spokoju naprawiać dalej błędy swojej produkcji.
The Ascent raczej nie zabierze wam graczy, a po prostu tych wkurzonych na was trochę uspokoi i da wam czas na naprawę gry. The Ascent to gra, w którą raz się zagra i raczej do niej nie wróci. Chyba że mówimy o kolejnej części, a raczej wychodzi na to, że takowa będzie. Studio Neon Giant odwaliło kawał niezłej roboty. Sprawdzając LinkedIna, wychodzi na to, że obecnie pracuje tam 15 osób. Jeśli 15 osób potrafiło wykreować taki świat, to jestem ciekaw, co zrobią z większą ekipą i solidnym budżetem, ponieważ wychodzi na to, że gra sprzedaje się świetnie na Steamie, a obecność w Game Passie tylko pomaga grze się wypromować. Jak wspomniałem wcześniej, gra dostępna jest w Game Passie i serio, warto dać szansę temu tytułowi w ten letni, upalny, ogórkowy sezon. Główny wątek fabularny zajmie wam mniej więcej około 10 godzin. Sam początek gry nie należy do trudnych. Jeśli już graliście, to napiszcie proszę w komentarzu, czy gra faktycznie jest warta podboju na Steamie. Ja lecę, do następnego.